Witam serdecznie swoich słuchaczy po raz drugi i zapraszam przy okazji na właśnie drugi film z tej serii Podstaw Elektrochemii. Tym razem zapraszam tak bardziej na teorię elektrochemii, którą sobie tutaj omówimy, a przy okazji, jak już mówię, to jest drugi film, a przy okazji omówię pewne kwestie, które poruszyłem w tym filmie, nie absurdów chemicznych. Czyli takie absurdy, nazwijmy to rzekome, bo to nie są absurdy, co wyjaśnię właśnie w tym filmie, jak po takiej szkolnej chemii, czy nawet chemii, można powiedzieć, takim akademickim kursie chemii, jak źle myślimy o reakcjach chemicznych. A wszystko się da wyjaśnić, tylko po prostu trzeba się przyjrzeć, wziąć pod uwagę to, czego zwykle nie bierzemy pod uwagę. Również jako chemicy, ja to mówię nie tylko krytycznie pod kątem samej edukacji, ale również tak krytycznie trochę pod kątem tego, jak o reakcjach często myślą sami chemicy. No dobrze, generalnie po tym filmie zapraszam jeszcze na film Reakcje metali z kwasami, gdzie też poruszę jeszcze jedną, też pewne kwestie właśnie związane z tymi takimi pseudo-absurdami chemicznymi. No dobra, ale żeby nie przedłużać, oczywiście polecam obejrzeć najpierw ten pierwszy film, żeby wiedzieć, o czym tutaj rozmawiamy, a potem się zabrać właśnie za ten drugi. Tu będzie taka bardziej teoria. No dobrze, generalnie, jeżeli weźmiemy na przykład karty wzorów CKE, te, które maturzyści no, powinni przynajmniej znać, to znajdziemy tam na przykład szereg elektrochemiczny wybranych metali. No i tam są takie właśnie układy półogniwo, potencjał standardowy, tutaj to E0 i mamy tutaj sobie jakieś wartości. Ale jeżeli ktoś jest dociekliwy i przejrzy inne tablice, jakieś tam chemiczne, fizykochemiczne, no to może znaleźć na przykład coś takiego. No i tutaj może się poczuć trochę dziwnie, no bo zobaczmy, że tutaj wszystkie te, oprócz pierwszego, wszystkie tutaj te półogniwa to są związane ze srebrem, ale potencjały mamy różne. No i pytanie teraz, dlaczego? I jak to się ma do tego, co mamy tutaj? Jak to się ma, co mamy tutaj? Tutaj też mamy tę wartość z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, ale pytanie, jak rozumieć tę resztę? No dobrze, no to sobie to tutaj wyjaśnimy. Generalnie, jeszcze tylko jedną rzecz muszę wyjaśnić na start, że przytoczone tablice zawierają tak zwane potencjały standardowe redukcji. Standardowe potencjały redukcji dla stężeń roztworu odpowiednich jonów w tym roztworze 1 mola na decymetr sześcienny w temperaturze standardowej 298,15 Kelwina i przy ciśnieniu otoczenia 1000 hektopaskali, chociaż jeżeli to nie jest reakcja z udziałem gazu, no to ciśnienie to nie ma specjalnego znaczenia, ale no w przypadku wodoru akurat ma. No dobrze. No dobrze. To w takim razie przejdźmy kawałeczek dalej. Co to jest w ogóle ten standardowy potencjał redukcji? Jak go rozumieć? Mianowicie w przypadku metali to jest miara tendencji kationów metali do redukcji i opuszczania roztworu właśnie jako wolny metal. Ale w drugą stronę też to oznacza, że jest to miara tendencji metalu do utleniania i przechodzenia w postaci kationów do roztworu. Ten standardowy jest wyznaczony właśnie dla takich warunków, jak już powiedziałem, dla stanu standardowego. To tylko tak kwestii przypomnienia. Ale jeszcze jedna jest ważna rzecz, o której często nie pamiętamy, albo nawet o tym może nie wiemy, a to ma bardzo duże znaczenie, że te tradycyjnie dostępne w tablicach potencjały dotyczą roztworów wodnych. Jakie to ma w praktyce znaczenie, to wyjaśnię troszeczkę później, bo potencjały redukcji można wyznaczać w różnych rozpuszczalnikach. A skoro w różnych rozpuszczalnikach je można wyznaczać, to znaczy, że te potencjały, które mamy w tablicach dotyczące wody, niekoniecznie muszą się sprawdzać w innych warunkach, przede wszystkim w innym środowisku reakcji. Ale do tego dojdziemy sobie za chwilkę. Ja zacznę od równania Nernsta, które choć wygląda strasznie, wcale straszne nie jest, co zaraz pokażę. No, trzeba tu tylko po prostu umieć się posługiwać logarytmami i nic więcej. Jeżeli wiemy, co to jest logarytm, to z równaniem Nernsta sobie też poradzimy. Zapisałem sobie tutaj tak schematycznie, ogólnie jakąś tam reakcję połówkową redukcji, czyli x cząsteczek albo jonów w formie utlenionej przyjmuje z elektronów i przechodzi w y cząsteczek albo jonów w formie zredukowanej.
No, nie muszą to być równe, x, y nie muszą być równe, no bo różne mamy przypadki. No, jeżeli weźmiemy sobie na przykład jon Hg2+, czyli taki dwudodatni kation rtęci, to możemy go zredukować do kationu Hg2+. Czyli po prostu dwa kationy przejdą w jeden kation w wyniku tej redukcji. Taki sobie właśnie kation Hg2+, czyli taka rtęć 1, można powiedzieć. No ale dobrze, mamy tutaj sobie zapisane dla tego schematu równanie Nernsta i teraz pytanie, jak się w nim w praktyce posługiwać. No jeżeli forma zredukowana jest poza fazą reakcji, czyli tak jak na przykład mamy w tych półogniwach metalicznych, na przykład w tych tablicach CKE, to nam się to równanie uprości. Uprości się do takiej postaci, że w mianowniku będzie wtedy właśnie jedynka. No czyli nam zniknie po prostu ułamek, zostanie samo stężenie formy utlenionej, czyli kationów metali. I na przykład dla takiego półogniwa cynkowego, no szkoły lubią właśnie cynk i miedź, no to ja tutaj też wpisałem cynk dla przykładu, to równanie nam się uprości do takiej fajnej postaci. Mianowicie, tutaj zwróćcie uwagę, że jeszcze wpisałem temperaturę 298,15 Kelwina. Tu mamy uniwersalną stałą gazową, tutaj temperaturę, którą znamy, tu mamy stałą Faradaya i tu mamy liczbę wymienianych elektronów w reakcji. No to jeżeli to sobie teraz wymnożę to, co mogę, co jest stałe, to otrzymam taką liczbę. Mnożę temperaturę razy stałą gazową, dzielę jeszcze przez stałą Faradaya i mnożę jeszcze razy 2,303. Pytanie dlaczego? Dlatego, że w życiu codziennym zamiast logarytmu naturalnego stosuje się zazwyczaj logarytm dziesiętny. Na przykład pH to też jest logarytm dziesiętny. No jest on po prostu taki bardziej, że tak powiem, no, życiowy, bo liczymy w systemie dziesiętnym. Wobec czego zamieniłem jeszcze przy okazji logarytm naturalny na dziesiętny, a łączy je taka zależność, że logarytm naturalny jest zawsze o 2,303 większy od logarytmu dziesiętnego. Więc jeżeli chcę wpisać w tym równaniu logarytm naturalny, logarytm dziesiętny zamiast naturalnego, no to muszę to zrobić odpowiednio, jeszcze uwzględniając ten mnożnik, który podaje te relacje między jednym a drugim logarytmem. No dobrze, no to teraz zobaczmy. W reakcji połówkowej biorą udział dwa elektrony, a zatem to równanie Nernsta dla tych warunków, które tam zapisaliśmy, przyjmuje właśnie taką postać. 0,0592 przez 2 i logarytm dziesiętny ze stężenia kationów cynku. A tu mamy ten standardowy potencjał wzięty akurat z tych kart wzorów CKE, dlatego tutaj mamy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Chociaż żeby zrobić to oczywiście dobrze, to musimy to policzyć troszeczkę dokładniej, czyli znać tych miejsc po przecinku więcej. I jaki to ma wszystko w praktyce znaczenie? No to zobaczmy. Wypisałem sobie tutaj w tej tabeli różne stężenia cynku, generalnie albo inaczej, większa rozcieńczenia i zobaczmy, że ten potencjał się nam zmienia. Się nam zmienia, że tylko dla jednomolowego roztworu jakiegoś tam siarczanu cynku to będzie właśnie to minus 0,76 V. Ale tutaj już jest niższy. Jak nam spada stężenie tego cynku, to jest coraz niższy. Nie są to może jakieś wielkie różnice, ale generalnie widać, że maleje. Generalnie jeszcze jest drugi przypadek, że forma utleniona będzie poza formą reakcji. No to wtedy nam to równanie Nernsta tam w mianowniku się uprości, tam będzie jedynka i gdybym rozpatrzył taką reakcję połówkową utleniania kwasu mrówkowego, no to to równanie przyjmie taką postać, oczywiście pod warunkiem, że będziemy znowu pracować w tych 298,15 K, no zresztą często się zakłada taki stan standardowy, to ogniwo będzie się, to równanie Nernsta będzie właśnie tak się prezentowało, no akurat stężenie H plusów nam zostanie, no bo H plusy pozostają w roztworze. CO2 nam może uciekać, ale już nie, ale H plusy już nie, pozostają w roztworze, stąd też akurat w wyniku tego zabiegu te H plusy muszą tam zostać w tym równaniu Nernsta. To jest taka
reakcja, której, jak widać, potencjał zależy również od pH, od stężenia tych H+. No dobrze, to później jeszcze też będziemy gadać o pH. Generalnie zobaczcie, że potencjał spada ze spadkiem stężenia. Spada potencjał nam ze spadkiem stężenia, czyli inaczej mówiąc, jeżeli nam ten potencjał spada, to ze spadkiem stężenia ta forma zredukowana staje się coraz lepszym reduktorem, a forma utleniona coraz słabszym utleniaczem. Na przykład, no weźmy sobie to półogniwo cynkowe i to, co mieliśmy w tej tabelce. Jeżeli teraz porównamy te dane, no to co tutaj widzimy? Że im wyższe jest stężenie kationów cynku, tym silniejsze mają one właściwości utleniające, bo rośnie ich potencjał. Rośnie potencjał tego półogniwa, nie kationów cynku, tylko półogniwa. Czyli kationy cynku są coraz silniejszym utleniaczem. Ale też jeżeli cynk się utlenia i przechodzi w kationy cynku, to im mniej tych kationów cynku już jest w roztworze, tym chętniej on do tego roztworu przechodzi. Czyli chętniej się utlenia, a to znaczy, że jest silniejszym reduktorem. Czyli zobaczcie, tutaj cynk jest najsilniejszym reduktorem, tutaj kationy cynku są najsilniejszym utleniaczem. Po co ja o tym wszystkim gadam? Dlatego, że potencjał redukcji to nie jest wartość przypisana do metalu ani żadnej innej substancji. To jest często powielany błąd w podręcznikach, na lekcjach, również w podręcznikach akademickich, na przykład w podręczniku Bielańskiego też jest ten błąd powielony, że mówi się, że metale o potencjale ujemnym, że jest to metal o potencjale dodatnim albo ujemnym, ale przepraszam, ale w jakich warunkach? Bo to ma duże znaczenie. Dwa, zmieniając warunki możemy zmienić znak potencjału takiego półogniwa, więc jak to się będzie wtedy miało? No nijak. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że potencjał jest przypisany do półogniwa, a nie do samej substancji. Dwa, no zobaczmy. Powtórzę to, co było tam w tym pierwszym slajdzie. To jest potencjał standardowy. Gdyby to była jakaś wielkość bezwzględna, no to by się nie musiała nazywać standardowy, bo zawsze byłoby to tak samo. I byłby to wyznacznik wszelaki, a nie zależny od czegoś, co zresztą zaraz pokażę, jak to wszystko wpływa na rzeczywistość. Także to już wiemy, że to są właśnie potencjały standardowe. Ale zobaczmy teraz na to, no gdyby metale miały jakiś potencjał, jak to często niektórzy mówią, no to zobaczmy na żelazo. Raz, że zwróćmy uwagę na to, że tutaj są nie metale, tylko półogniwa, a dwa, że to ten potencjał w obu tych półogniwach jest różny, no bo to są różne półogniwa. Gdyby żelazo miało potencjał, to pytanie w takim razie, który? To już tego nie rozstrzygniemy. I dwa, no to w takim razie, którą pozycję w szeregu aktywności metali zajmuje żelazo, skoro tu się pojawia razy dwa. Chociaż ten uważam, że jest zupełnie niepotrzebny, i ten z chromem też jest wprowadzający w błąd, ale to omówię w części, w trzecim filmie konkretnie dlaczego. Albo zwróćmy uwagę na nadmanganian, anion nadmanganianowy, manganianowy 7. Gdyby on miał jakiś potencjał utleniający, to byłby też zawsze taki sam, podczas gdy zobaczmy, że zależnie od warunków on się zmienia i to zmienia całkiem istotnie. I to takich przypadków jest bardzo dużo. No dobrze, ale generalnie z równania Nernsta już wiemy, że łyk kawy i już do Was wracam. Wiemy, że potencjał zależy od stężenia. Jeżeli ja zbuduję takie ogniwo, jak tutaj widać, gdzie stężenia są równe, temperatura przy okazji też, to takie ogniwo nie pracuje, bo nie ma tu różnicy potencjałów. Obydwie elektrody mają taki sam potencjał, a zatem różnica potencjału jest 0, czyli inaczej mówiąc, potencjał takiego ogniwa jest równy 0, więc takie ogniwo nie pracuje, bo nie ma tutaj czynnika wymuszającego przepływ prądu. To można porównać do takiego naczynia z przegrodą, gdzie po obu stronach przegrody jest ten sam roztwór. Jeżeli ja usunę tę przegrodę, jeżeli ją usunę, no to wtedy po prostu no, nie będzie żadnej zmiany w układzie, bo w każdym punkcie tego układu jest dokładnie ten sam roztwór, był i jest ten sam roztwór. Ale gdybym zrobił inaczej, gdybym wziął naczynie z przegrodą i po obu stronach przegrody wlał roztwór
Załóżmy, że tu co mamy akurat równe objętości tego roztworu, o różnych stężeniach, mniej i bardziej stężony, i usunął tę przegrodę, no to nam się te roztwory wymieszają i powstanie nam roztwór o stężeniu średnim. No jeżeli były równe objętości, to możemy założyć, że to będzie właśnie ta równa średnia, zakładając, że nie ma jakiejś tam delikatnej zmiany objętości. To będzie to właśnie równo średnia z obu tych dwóch. No ale istnieje jeszcze jedna możliwość, jeszcze właściwie jest jedna, ale o niej tu może nie będę mówił, to opisuję akurat w książce jeszcze jedną możliwość. Generalnie zobaczmy jeszcze na to, że jeżeli ja zbuduję takie ogniwo, to tutaj potencjały tych elektrod będą już inne. Tu będzie niższy potencjał, tutaj będzie wyższy potencjał. I co z tego wynika? Że różnica jest niezerowa i takie ogniwo już pracuje. Dlaczego ono pracuje? Bo stężenia będą się chciały wyrównać. Będą się chciały wyrównać. Tutaj nam będzie stężenie rosło, będzie się roztwarzać anoda, a tutaj na katodzie będzie następować redukcja. Aniony sobie oczywiście będą przepływać przez klucz elektrolityczny i to ogniwo będzie pracować właśnie do momentu, aż się wyrównają stężenia. No chyba, że się wcześniej zdąży roztworzyć ta katoda, przepraszam, anoda, bo jest na przykład za mała, żeby ten stan równowagi osiągnąć. To wtedy oczywiście przestanie pracować trochę prędzej, ale układ wtedy nie dojdzie do równowagi. No wystarczyłoby ją na przykład troszeczkę obniżyć, żeby znowu miała styk z roztworem i to ogniwo dalej by podjęło pracę. No generalnie takie ogniwo też pracuje, zwiemy je stężeniowym. I zobaczcie, że jeżeli bym wrócił do tego poprzedniego slajdu, to układ zrobił dokładnie to samo, co tutaj w tym przypadku, tylko inną drogą. Inną drogą. No bo gdybyśmy zważyli obydwie elektrody przed i po reakcji, to by ważyły dokładnie tyle samo, bo tyle, ile tutaj się roztworzy, tyle samo tutaj się zredukuje. Tylko po prostu stężenia nam się wyrównają. Masa podczas pracy tego ogniwa, zarówno masa, łączna masa obu elektrod, jak i łączna masa siarczanu miedzi jest ta sama, czyli byśmy powiedzieli, że nic się w układzie nie zmienia, po prostu zachodzi tylko dyfuzja. A ta dyfuzja, no nie zachodzi sama dyfuzja, tylko oczywiście zachodzi też wymiana elektronów. Układ po prostu osiąga, dochodzi do równowagi inną ścieżką niż w tym poprzednim przypadku. Ta trzecia możliwość to jest, to akurat opisuję, podaję ją w książce, a tutaj myślę, że możemy ją sobie darować. No to chodźmy kawałeczek dalej. Chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Bo już wiemy, co z tego równania Nernsta wynika. Weźmy sobie pod uwagę reakcję zachodzącą w ogniwie Daniela. Mamy anodę, mamy katodę, mamy ładną reakcję sumaryczną zachodzącą w tym ogniwie. Możemy sobie policzyć potencjał standardowy takiego ogniwa Daniela. On wychodzi, no tam około 1,1 V. Właśnie ten nasz potencjał standardowy. Ale jeżeli bym wziął pod uwagę, że podczas pracy takiego ogniwa, albo niekoniecznie podczas pracy, mogę użyć innych stężeń po prostu. Podczas pracy takiego ogniwa maleje mi stężenie kationów miedzi, a rośnie stężenie kationów cynku. To zmienia się potencjał. Potencjał katody spada, czyli tamtej elektrody miedzianej, tam spada nam potencjał, a na anodzie z kolei rośnie, bo rośnie stężenie cynku. Czyli ponieważ potencjał ogniwa to jest właśnie różnica potencjałów między jednym a drugim, no to potencjał pracującego ogniwa dąży do zera. Dąży do zera. I jeżeli on osiągnie tę wartość zero, ogniwo nam przestaje pracować, albo już jest niezdolne przede wszystkim do pracy, to wtedy reakcja osiąga stan równowagi. My często o tym nie myślimy, ale reakcje redox to są też reakcje odwracalne. Zaraz o tym wszystkim powiem. Mianowicie, zobaczmy, jeżeli ja wezmę sobie jeszcze raz tę reakcję zachodzącą w ogniwie Daniela i zapiszę sobie wyrażenie na stałą równowagi. Mamy tutaj dwa ciała stałe, więc mogę zrobić pewien myk,
żeby je po prostu przenieść na lewą stronę. Tu zwróćcie uwagę, że zrobiłem KC, stałą równowagi stężeniową, ale z takim znaczkiem prim. Po to, żeby się pozbyć właśnie tych dwóch, jak to się robi, to też tłumaczę w książce, między innymi i na swoich lekcjach, żeby otrzymać taką praktyczną, stałą równowagi, która no, przede wszystkim jest dużo praktyczniejsza. Żeby się pozbyć właśnie z prawej strony tych stężeń ciał stałych, bo one też są wielkościami stałymi. No, stężenie miedzi w miedzi jest takie same, nieważne czy ja mam jej kilogram, czy 5 ton, czy 1 gram, to zawsze stężenie miedzi w miedzi jest tak samo, no bo te atomy miedzi są tak samo upakowane zawsze. Więc tutaj akurat to jest wielkość stała, to jest wielkość stała, możemy przenieść je na lewą stronę i otrzymać właśnie to wyrażenie. No ale teraz do rzeczy. Nad tym się nie musimy teraz rozczulać jakoś bardzo. Zobaczmy, no standardowy potencjał ogniwa, no liczymy, tu akurat nic nowego, tak jak wcześniej. Ale już taki potencjał przy innych stężeniach, na przykład jak to ogniwo już trochę popracowało, to zapiszemy sobie tak, uwzględniamy teraz to równanie Nernsta dla katody, że tutaj się nam zmienił potencjał i że tutaj nam się też zmienił potencjał. A zatem, jeżeli teraz, korzystając z właściwości logarytmów, uporządkujemy sobie to równanie, to dojdziemy do takiego równania. Dojdziemy do takiego równania. Tu oczywiście mamy też pod logarytmem już teraz ułamek, by po prostu korzystając z właściwości logarytmów możemy coś takiego zapisać. Zmieniłem tutaj znak logarytmu, żeby to zmienić na minus, to po prostu musiałem tutaj zmienić miejscami licznik z mianownikiem, bo jak odwracam liczbę, to logarytm zmienia znak. Czyli logarytm z odwrotności jest równy logarytmowi ujemnemu z danej liczby. I tu właśnie to zrobiłem, żeby zmienić ten znak, a zaraz pokażę dlaczego. Jeżeli układ osiąga stan równowagi, to ten potencjał ogniwa jest równy 0. Czyli cała ta prawa strona jest wtedy równa 0. No i teraz zobaczcie. To układ osiągnął stan równowagi. Zastąpmy pod tym logarytmem te stężenia stężeniami równowagowymi, tymi w nawiasach kwadratowych, które wstawiamy do stałej równowagi. I co nam z tego wyszło? Że pod logarytmem to, co mamy, to jest właśnie KC. To jest właśnie KC. Czyli otrzymujemy takie równanie Nernsta, gdzie widzimy, że równanie Nernsta jest związane też przy okazji z równowagą reakcji. Czyli albo inaczej, że potencjał ogniwa jest związany z równowagą reakcji. No i zobacz, mamy jeszcze raz tę naszą reakcję, jeszcze raz wyrażenie na KC, mamy jeszcze raz nasze wyrażenie na układ w stanie równowagi, potencjał tak się wyraża. I teraz zobaczmy. Jeżeli teraz wiemy, że potencjał standardowy to jest właśnie różnica tych dwóch, no to zastąpmy to sobie, podstawmy tutaj zamiast tego, po prostu napiszmy potencjał standardowy ogniwa, co właśnie tu uczyniłem i otrzymam takie równanie. Przenieśmy to sobie stronami i wyjdzie mi takie równanie. No i dalej mogę jeszcze zostawić po prawej stronie sam logarytm albo napisać coś takiego. I to jest równanie, które to są równania, które nam wiążą stałą równowagi reakcji z właśnie potencjałem standardowym ogniwa. To jest ze sobą ściśle związane. Dlatego też potencjałami posługujemy się tak samo jak stałymi równowagi. No na przykład zobaczmy. Mam tutaj dysocjację dwóch kwasów organicznych, mrówkowy i octowy. Każdy ma jakąś stałą dysocjację w wodzie. To jest oczywiście dla układów wodnych. Każdy z nich ma jakąś stałą dysocjację. Widzimy, że kwas mrówkowy jest kwasem mocniejszym. Pytanie, czy zajdzie taka reakcja, w której kwas mrówkowy wyparłby kwas octowy. Zajdzie. A wiemy to po analizie stałych. Do tego jeszcze możemy policzyć stałą równowagi tej właśnie reakcji wypierania. Jeżeli sobie zapiszemy równanie na
równanie właśnie na stałą równowagi tej reakcji, to się okaże, że jest ona równa Ka1 przez Ka2. Możecie to zresztą sobie zrobić i sprawdzić. Jak je podzielimy, to nam wyjdzie, że stała równowagi tej reakcji wypierania równa się 10. I teraz po co ja o tym mówię? Dlatego, że chcę pokazać, że to nie jest przypadek, że potencjałami się posługujemy właśnie w ten sposób, tak jakby to analogicznie jak stałymi równowagi, bo przecież potencjał jest związany ze stanem równowagi. Więc to nie jest przypadek, że akurat tak się używa potencjałów. No dobrze, generalnie jeszcze chcę przejść do jednej rzeczy, pomiar pH. Bo na przykład wskaźniki pozwalają nam w przybliżonym sposób określić orientacyjną wartość pH. Ale skąd wiemy, że pH wynosi na przykład 4,48? Albo skąd wiemy, jaki jest zakres zmiany barwy wskaźnika? Skoro nie wiemy, jakie jest gdzieś tam pH, no to skąd wiemy, że akurat taki jest zakres zmiany barwy tego wskaźnika? No jakoś to trzeba było wszystko pomierzyć. Pytanie jak? No i teraz zobaczmy. Rozpatrzmy sobie kwas solny o różnych stężeniach. Zaczniemy od 1 mol na decymetr sześcienny, a skończymy na 1 setnej mola na decymetr sześcienny. Jaki będzie potencjał półogniwa, w którym wydzielany jest wodór? Czyli taka reakcja połówkowa mnie teraz interesuje. I jaki będzie potencjał takiego półogniwa? Jeżeli sobie zapiszę wyrażenie na równanie Nernsta dla takiego półogniwa, no to ono wygląda w taki sposób. Korzystając z właściwości logarytmów, pozbędę się tej dwójki z logarytmu, tego kwadratu z logarytmu, mianowicie przeniosę tę dwójkę, ten kwadrat, przeniosę sobie przed logarytm i on się mi wtedy skróci z tą dwójeczką. I zostanie mi takie fajne, już prostsze równanie. Potencjał standardowy tego półogniwa wodorowego wynosi 0. No to podstawmy tu 0. I już mi zostaje takie fajne równanie. Oczywiście tutaj rozpatrujemy temperaturę 298,15 Kelwina, czyli 25 stopni Celsjusza, która jest naszym takim, że tak powiem, wyznacznikiem wszelakich danych tablicowych. Nie wszystkich, ale przynajmniej jeżeli chodzi o tę termodynamikę, elektrochemię, to jest. No dobrze, i generalnie co nam z tego wyszło? No, otrzymaliśmy takie równanie i teraz zobaczmy, policzmy to dla tych różnych stężeń. 1 mol na decymetr sześcienny, no to wyjdzie 0, 1/10 wyjdzie minus 0,0592 V, no i tutaj będzie jeszcze dwa razy więcej na minusie. I takie coś nam wyszło. I teraz zobaczmy, co jeszcze my z tego wiemy. Mamy tutaj pod logarytmem stężenie z H+. A co to jest pH? Ujemny logarytm dziesiętny właśnie z tego stężenia. A zatem sam logarytm to jest minus pH. A zatem mogę tutaj zapisać, po prostu zastąpić ten logarytm ze stężenia H+, po prostu minus pH. Czyli otrzymam takie fajne równanko wiążące mi potencjał wydzielania wodoru z pH. To jest tak fajnie i otrzymam właśnie sobie taką zależność, że zawsze wzrost pH o 1 odpowiada takiemu spadkowi potencjału tego półogniwa. Znowu dochodzimy do tego, że potencjał to nie jest nic przypisane do jakiejś tam substancji, tylko do półogniwa i zależy od wielu czynników. No, dla pH równego 7, dla czystej wody, on będzie wynosił akurat tyle. I jak sobie to narysujemy pięknie na wykresie, to nam wyjdzie taki ładny liniowy wykresik. To on jest troszeczkę wyidealizowany, dlatego że tutaj przy krańcach on nie będzie taki pięknie prostoliniowy, ale tutaj nie będziemy mówić teraz może o układach rzeczywistych, więc załóżmy, że to mamy tak wyidealizowane. I generalnie widzimy, że to się tak pięknie układa. Aby obliczyć pH, po prostu się mierzy ten potencjał i potencjał przelicza na pH. I już wiemy na przykład, że to jest 4,48, a nie na przykład między 4 a 5, jakby nam pozwalały wskaźniki określić. No dobra, no to teraz jeszcze tak. Mamy sobie ten potencjał wydzielania wodoru, mamy ten nasz piękny wykresik,
No bo piękny, prostoliniowy, jak jest coś prostoliniowe, proporcjonalne, no to się fajnie liczy. I teraz weźmy pod uwagę jedną rzecz, mianowicie mamy roztwór KOH o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny. No to pH powinno tam być 14. Potencjał wydzielania wodoru wynosi 0,829 V na minusie. Na minusie. Taki jest ten potencjał standardowy wydzielania wodoru właśnie w takim roztworze KOH. Jeżeli zerkniemy na półogniwo cynkowe, jego potencjał standardowy, no to on jest troszeczkę wyższy. Tam o jakieś tam 0,6 V. O 600, przepraszam, tam 60 chyba 7 tysięcznych wychodzi. Nie będę teraz szybko liczył. W każdym razie zauważmy, że pytanie mam takie: czy cynk powinien utleniać się w roztworze KOH? Czy cynk powinien wypierać wodór z roztworu KOH? Jak go wrzucimy do kwasu solnego, no to szybko patrzymy na potencjały, wiemy, że nam reakcja zajdzie. A pytanie, czy jak go wrzucimy do roztworu KOH, to z analizy potencjału wynika, że ta reakcja zajdzie? No właśnie wyniknie, że zachodzić nie może, bo nas potencjały nie puszczają, a tymczasem cynk się roztwarza w roztworach zasad. Nie tylko cynk, glin na przykład też. Ale już miedź nie. Już miedź nie. I zobaczmy teraz dlaczego. Zobaczmy. Cynk, jak się utlenia, przechodzi nam w ten kation cynku, oddaje przy tym dwa elektrony. Oczywiście mówimy tutaj nie o cynku cynku, tylko o jednym atomie cynku, no bo samo pojęcie cynk to może być cały przedmiot cynkowy, nie? No dobra, ale w obecności zasady kationy cynku są przecież kompleksowane w tetrahydroksokompleks. Są przecież kompleksowane, zwłaszcza w początkowej fazie reakcji, jak tego cynku niewiele nam przeszło do roztworu, to przecież mamy tam gigantyczny nadmiar tych anionów hydroksy wodorotlenkowych, które nam przecież będą na bieżąco kompleksować te kationy cynku. Czyli jakby nie patrzeć, to w roztworze KOH kationy cynku są wiązane w kompleks, czyli cały czas stężenie tych kationów cynku jest obniżane. A jak jest obniżane stężenie tych kationów cynku, to jest obniżany potencjał. Jak sobie zapiszemy teraz takie sumaryczne równanie reakcji, które nam zachodzi w takim półogniwie, albo po prostu po wrzuceniu cynku do roztworu KOH, taką reakcję połówkową sobie zapiszemy, no to teraz zwróćmy uwagę na to, że potencjał standardowy ze względu na to kompleksowanie jest znacznie niższy. Jest znacznie niższy. Inaczej mówiąc, cynk jest znacznie silniejszym reduktorem w środowisku zasadowym niż w środowisku kwasowym. No bo tutaj ta różnica już się rzuca w oczy, że to jest o ponad 0,4 V mniej. Więc cynk się zachowuje, jakby był mniej więcej tak, no, pod kątem aktywności manganem, można by powiedzieć. No dobra, ale teraz do rzeczy. Generalnie, teraz jak porównamy sobie te potencjały, to już nam wychodzi, że potencjał wydzielania wodoru jest wyższy, czyli że nam ten wodór tu będzie w tym układzie, przynajmniej nie sam wodór oczywiście, tylko TH plusy, utleniaczem. Utleniaczem. A cynk będzie w tym układzie reduktorem, czyli cynk będzie się roztwarzał w roztworze właśnie zasady. I to nie potwierdza amfoteryczności samego metalu, bo metale nie są amfoteryczne, to precyzuję w filmie numer 4, tylko po prostu jest skutkiem obniżenia potencjału przez to właśnie wiązanie tych kationów cynku. Cały czas kręcimy się wokół tego równania Nernsta. No dobrze, jak już mówiłem wcześniej, to potencjał redukcji zależy od stężenia i jest tym niższy, im niższe jest stężenie roztworu. Jeżeli byśmy mieli jakieś związki trudno rozpuszczalne, które nie są osiągnąć w stanie takiego stężenia, no to i potencjał będzie oczywiście niższy w takim odpowiednim półogniwie. I na przykład zobaczmy. Wypisałem tutaj takie cztery półogniwa ze związkami srebra. Ten standardowy wynosi 0,8 V. 0,8 V. Ale to dotyczy na przykład jakiegoś roztworu azotanu, tam gdzie to stężenie jest takie właśnie wysokie.
ale nad związkami trudno rozpuszczalnymi, no to się już nie da osiągnąć tego stężenia i wtedy ten potencjał standardowy odnosi się do ich roztworu nasyconego. Na przykład tu mamy nasycony roztwór chlorku srebra, bromku srebra, jodku srebra, a to są substancje praktycznie nierozpuszczalne, często błędnie zwane nierozpuszczalnymi, nie ma czegoś takiego. Są praktycznie nierozpuszczalne, czyli mające bardzo niską rozpuszczalność. I zwróćmy uwagę na to, uczymy się w szkole, że najtrudniej rozpuszczalny jest jodek srebra, a najłatwiej rozpuszczalny jest chlorek srebra, z tych, jeżeli chodzi o te trudno, praktycznie nierozpuszczalne związki srebra. I te potencjały układają nam się zgodnie z tym trendem, który wykazuje sama rozpuszczalność. Sama rozpuszczalność. Zresztą na podstawie potencjałów można też obliczyć iloczyn rozpuszczalności, no bo jest to związane właśnie z położeniem stanu równowagi też. Ale generalnie rozpuszczalność halogenków, halogenku srebra na przykład, to znaczy chlorku srebra, zależy także od stężenia anionów chlorkowych nad osadem. I na przykład zwróćmy uwagę, że no, tutaj mamy te same reakcje połówkowe, ale tutaj mamy w tej tablicy, zobaczcie, tu jest ten standardowy potencjał, ale dla nasyconego roztworu chlorku srebra w wodzie, a tutaj zwróćmy uwagę, że mamy w nasyconym roztworze KCl. Nasycony roztwór również tego chlorku srebra, ale w nasyconym roztworze KCl. I ten potencjał jest trochę inny. Trochę inny, no bo to też wszystko jest z tym związane. No dobrze, jeszcze tutaj jak taka elektroda pracuje, jakie są jej zalety. Mianowicie, gdybym miał srebro pokryte właśnie chlorkiem srebra, ale generalnie chodzi mi teraz o tę reakcję połówkową, no to zobaczcie, jak ja bym miał nasycony roztwór chlorku srebra, czyli probówkę, w której mam trochę wody i trochę chlorku srebra na dnie i nieznaczna ilość tego chlorku srebra mi się w tej wodzie rozpuści, czyli mam nad osadem roztwór nasycony chlorku srebra, który jest też prawie czystą wodą, no ale nie całkiem czystą wodą. To jeżeli bym tam dosypał trochę chlorku srebra, to mi się stężenie roztworu nie zmieni, bo on po prostu opadnie na dno. Jak do roztworu, nasyconego roztworu soli dosypię trochę soli, to ta sól też mi opadnie na dno i nawet jak będę mieszał, płakał i skakał, to też mi się ta sól nie rozpuści, póki nie zmienię na przykład temperatury. Generalnie to tak samo jest tutaj, że jak ja tam dosypię trochę więcej, albo troszeczkę bym z tego dna tego zabrał, to stężenie roztworu mi się nie zmieni, a więc nie zmieni mi się też przy okazji potencjał odpowiedniego półogniwa. A zatem takie ogniwo będzie dobrze trzymać potencjał i może służyć właśnie jako taka elektroda odniesienia, elektroda porównawcza przy różnych pomiarach właśnie potencjału. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o samą taką elektrodę, a teraz przejdźmy do kolejnych takich absurdów, można powiedzieć. Mianowicie, tu mam taką tabelę z 4,5 ogniwami, z potencjałami tymi standardowymi do 3 miejsc po przecinku. I teraz pytanie. Teraz pierwsze pytanie. Czy miedź zredukuje kationy Ag plus z roztworu azotanu srebra? Czyli czy nastąpi wyparcie srebra z roztworu? Nastąpi. Przecież ja to pokazuję na filmie z wypieraniem metali. Dwa, wynika to z tych potencjałów. Tutaj widzimy, że mamy tu różnicę potencjałów mniej więcej 0,46 V, że kationy srebra są silniejszym utleniaczem, tutaj miedź będzie reduktorem, zajdzie nam reakcja wyparcia srebra przez miedź. No zresztą to zdjęcie jedno pokazywałem w filmie numer 1, że ta reakcja tak fajnie zachodzi. Ale zastanówmy się teraz, czy miedź zredukuje kationy srebra w zawiesinie AgCl. Wodna zawiesina AgCl, w której też są trochę jest tych kationów, no bo przecież tego chlorku srebra troszeczkę się rozpuściło. Czy nam to w takim razie wyprze to srebro z AgCl? Czyli czy jest możliwa redukcja AgCl za pomocą miedzi? Patrzymy na potencjały i co widzimy? I co widzimy? Że miedź teraz jest silniejszym utleniaczem. Czyli miedź nam będzie srebro utleniać, a zatem nie będzie możliwe
Nie będzie możliwe wyparcie srebra, redukcja srebra, bo tutaj nam się kierunek reakcji by odwrócił. Więc tutaj akurat taka, o ile z roztworu azotanu srebra jak najbardziej, o tyle już z zawiesiny chlorku miedzi nie, bo potencjały nas nie puszczą. Tutaj akurat kierunek reakcji redox wychodziłby przeciwny. Dalej jeszcze zobaczmy na jedną rzecz. Roztwór azotanu srebra utlenia kationy Fe2+ do Fe3+. Ale już jak popatrzymy, no zobaczmy. Utlenienie Fe2+ do Fe3+ roztworem azotanu srebra zajdzie. A co jak będzie chlorek srebra? Czy jak tam wsypię chlorek srebra, to mi ta reakcja zajdzie? Patrzymy na potencjały, że ten potencjalny utleniacz tutaj, półogniwo, ma niższy potencjał, więc przeciwnie, to chlorek żelaza 3, czy ogólnie żelazo 3, będzie mieć silniejsze właściwości utleniające, więc nie będzie się dało utlenić Fe2+ do Fe3+. A zatem zobaczcie, taka reakcja sobie zachodzi, tu jeszcze mamy ją jonowo tak ładnie rozpisaną, ale taka reakcja już nie zachodzi. Czyli jeżeli niby w jednym i w drugim przypadku mamy srebro jako utleniacz, ale już niestety ten anion nam o tym decyduje, że reakcja w jednym przypadku zachodzi, a w drugim już nie. No i dobrze, i teraz zobaczcie. Gdybyśmy taką, powiedzmy, no półabsurdalną sytuację rozpatrzyli, że mamy sobie azotan żelaza 2, mamy sobie chlorek żelaza 2 i azotan 5 srebra, to są związki dobrze w wodzie rozpuszczalne. I byśmy, skoro są dobrze rozpuszczalne, no to weźmy, zapiszmy równanie reakcji. Zapiszmy je tak, nieważne czy ja wezmę chlorek srebra, czy, przepraszam, nie chlorek srebra, tylko chlorek żelaza 2, czy azotan żelaza 2, bo to i tak jest rozpuszczalne, więc w zapisie jonowym będę miał same te jony żelaza i srebra po lewej stronie. Powinno mi zajść właśnie taka reakcja utlenienia tego żelaza. Ale zobaczmy. Pytanie, czy na pewno powstaną te same produkty? Mianowicie, no z roztworem azotanu żelaza tak. A co będzie z roztworem chlorku żelaza? To się strąci osad chlorku srebra, potencjał spada i dalej reakcja redox już nie zajdzie. Czyli zachodzą różne reakcje. Niby użyłem tego samego, w zapisie jonowym byłoby pięknie to samo, ale tak naprawdę nie jest to to samo. I już taka reakcja, w jednym przypadku zachodzi redox, a w drugim po prostu strącenie osadu, zwykła reakcja wymiany i nie ma żadnej reakcji tutaj redox. Czyli rodzaj anionu wyznacza nam kierunek reakcji. Jak widać, to jest coś, czego też często się nie bierze pod uwagę. Jak już też mówiłem wcześniej, potencjał zależy od stężenia, temperatury, ale także od środowiska, w którym zachodzi reakcja, czyli od rozpuszczalnika. Przy czym przez środowisko ja rozumiem nie tylko sam rozpuszczalnik, na przykład wodę, bo o co chodzi? Środowisko to jest jakieś otoczenie. Otoczenie, czyli jeżeli rozpuszczę, mam jakąś substancję rozpuszczoną w roztworze, to jeżeli jej najbliższe otoczenie stanowią tylko cząsteczki rozpuszczalnika, na przykład wody, to mówimy, że jest środowisko wodne. Ale jak wezmę zbyt stężony roztwór, to już to nie jest takie fajne, no bo wtedy otoczeniem, najbliższym otoczeniem tych jakichś cząsteczek albo jonów substancji rozpuszczonej są nie tylko cząsteczki rozpuszczalnika, ale także właśnie te cząsteczki czy jony substancji rozpuszczonej. Więc to nie musi być tak, że ja zmieniam rozpuszczalnik, na przykład wodę na kwas octowy, że zamiast to rozpuścić w wodzie, rozpuszczę w kwasie octowym na przykład, albo w jeszcze jakimś tam innym, ciekłym amoniaku na przykład, ciekłym SO2, no różne są rozpuszczalniki, nie będziemy tutaj teraz robić listy rozpuszczalników. W każdym razie także zbyt duże stężenie, to już jest inne środowisko reakcji. I do czego ja teraz tu zmierzam? Jeżeli sobie weźmiemy jeszcze raz to, co mamy w tablicach, tych w karcie wzorów CKE, to te wartości dotyczą środowiska wodnego, czyli sytuacji, kiedy mamy niezbyt stężone roztwory wodne, tak żeby otoczenie poszczególnych jonów w tym przypadku stanowiły cząsteczki wody.
Ale różne rozpuszczalniki różnie będą z danymi jonami oddziaływać. Jedne słabiej, drugie silniej, więc zmiana rozpuszczalnika, czyli środowiska reakcji przez zmianę rozpuszczalnika, pociąga za sobą różne skutki. Na przykład, no zobaczmy, mamy potencjały standardowe i mówimy, że miedź jest szlachetniejsza od ołowiu, bo miedź wypiera, znaczy ołów wypiera miedź z roztworu. Czyli gdybym zapisał takie dwa równania reakcji, to powiemy, że to dolne nie ta dolna reakcja nie zajdzie, no bo miedź jest szlachetniejsza od ołowiu. Ale jak już mówiłem wcześniej, te potencjały standardowe dotyczą tablicowe, które tu mamy zresztą podane, dotyczą układów wodnych, środowiska wodnego. A potencjał zależy od temperatury, od stężenia, od liczby elektronów wymienianych, ale także od środowiska. Od środowiska. I te potencjały standardowe w innym rozpuszczalniku będą inne. I teraz zobaczmy. W acetonitrylu te potencjały odpowiednich półogniw mają takie wartości. Zwróćmy uwagę na to, że tu jest minus. Wyższy potencjał ma to półogniwo z ołowiem. Czyli do jakiego wniosku dochodzimy? Że tutaj w takim acetonitrylu to ołów jest bardziej szlachetny niż miedź. I gdybym znowu miał powiedzieć, która reakcja zajdzie, to tym razem skreślam tę górną. Ona nie zajdzie, zajdzie mi ta dolna reakcja. Bo tak jak mówię, potencjał to nie jest nic przypisanego do żadnej substancji, tylko do określonego półogniwa w określonej temperaturze, stężeniu, nawet przy liczbie elektronów wymienianych i przede wszystkim jeszcze rozpuszczalniku. Rozpuszczalniku, środowisku ogólnie mówiąc, środowisku. Czyli jakbym na przykład dodawał do wodnego roztworu, w którym tę górną reakcję przeprowadzam, tę reakcję przeprowadzam, dodawał tam acetonitrylu, tak żeby w końcu środowisko zaczęło być bardziej zamiast wodnego tym acetonitrylem, musiałbym go tam oczywiście dużo dodać, no to reakcja by mogła iść w drugą stronę. No dobrze. Czyli generalnie zmieniając rozpuszczalnik, to ołów jest szlachetniejszy i zmieniamy kierunek tej reakcji. Co nam burzy, że tak powiem, ten obraz, który mamy o tej szlachetności, o prawda, tym szeregu napięciowym metali. No tak, to jest prawda. Jeżeli rozpatrujemy ich przechodzenie do roztworu wodnego, a nie, to nie jest wyznacznik jakiś taki bezwzględny, że to tak będzie zawsze. No dobrze, no to chodźmy jeszcze do innych takich sytuacji. Bierzemy sobie jakieś tam tablice z tymi potencjałami standardowymi, i patrzy. I wychodzi z tego, że taki sobie anion manganu 3+, jest bardzo silnym utleniaczem. I powinien nam utlenić taki NO2 do właśnie takiego anionu azotanowego 5. Bo to jest znacznie łatwiej zrobić. Znacznie łatwiej przeprowadzić. No to zapiszemy sobie, że w wodzie nam zajdzie taka reakcja właśnie, którą tutaj zapisaliśmy pięknie równaniem. Ale fajnie, to by było w wodzie. A gdybym ja tę substancję wprowadził do kwasu octowego zamiast wody, to zachodzi dokładnie reakcja odwrotna. Dlaczego? Dlatego, że w kwasie octowym to anion azotanowy 5, gdzie mi uciekła myszka? Azotanowy 5 jest silniejszym utleniaczem niż ten MN3+. I tutaj się nam odwróciły role. Teraz on jest utleniaczem, utlenia ten mangan 2 do manganu 3. Generalnie w kwasie octowym MN, znaczy w wodzie silniejszym utleniaczem jest MN3+, a w kwasie octowym na odwrót. W kwasie octowym na odwrót. I jeszcze jedna rzecz, że zmiana rozpuszczalnika wiąże się nie tylko z tym, że może się zmienić kierunek reakcji redox na przeciwny, ale zmiana rozpuszczalnika może jeszcze spowodować, że te same substraty utworzą całkiem inne produkty. Szczegóły to akurat podam w filmie o reakcjach metali z kwasami, gdzie tam podam jeszcze też przykłady.
Mianowicie po prostu może tak być, no bo są różne jony, z którymi może asocjować dany rozpuszczalnik, jakoś tam z nimi oddziaływać. Niekoniecznie jony, no mogą to być oczywiście też cząsteczki. I generalnie może się okazać, że to będzie jeszcze coś innego, czemu sprzyja ten rozpuszczalnik. Taki może głupi szkolny przykład to jest eliminacja i substytucja, że zmiana rozpuszczalnika też powoduje, że powstają różne produkty. No dobrze, chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Jeżeli byśmy rozpatrzyli, znowu wzięli pod uwagę potencjały, no to w środowisku wodnym stwierdzamy, że zachodzi taka reakcja redox. Czyli de facto, gdybym to zapisał w postaci cząsteczkowej, to tutaj po prawej stronie otrzymam kwas siarkowy 6. Ale gdy ja sobie wezmę stężony kwas siarkowy, potraktuję nim jakiś tam jodek potasu albo sodu, to się okaże, że powstaje mi jod, wydziela się przy tym gaz bezbarwny duszący SO2, no i trochę wody oczywiście. Woda jako oczywiście produkt reakcji. Czyli generalnie zobaczmy, że jest to samo równanie co na górze, tylko ze strzałką skierowaną przeciwnie. O, tu mam strzałkę zapisaną w lewo. Ale zwróćcie uwagę na to, że po stronie prawej mam to samo, tylko odwróciłem kierunek strzałki. To jest dokładnie ta reakcja tutaj, która jest odwrotnością, jest reakcją przeciwną do tej zapisanej na górze. Po prostu właściwości substancji, a więc także jej właściwości utleniające i redukujące, zależą od środowiska, w jakim dana substancja się znajdzie. Ja to też lubię pokazywać, czy pytać o to co jakiś czas gdzieś tam na grupach maturalnych. Na przykład, dlaczego właściwości kwasu azotowego i siarkowego tak się zmieniają ze stężeniem? Bo się zmienia środowisko, w którym się znajdują. Generalnie w przypadku substancji, które pełnią rolę i substratu, i rozpuszczalnika równocześnie, to środowiskiem reakcji jest ona sama. Na przykład środowiskiem dla autodysocjacji wody, jeżeli to jest czysta woda, no to będą przecież inne cząsteczki wody dla zajścia tej reakcji. Na przykład, że dwie cząsteczki ze sobą się wymieniają protonem, a ich otoczeniem są inne cząsteczki wody. To środowiskiem jest wtedy sama woda dla tej autodysocjacji. No i tak generalnie, gdybyśmy tę wodę wprowadzili do czegoś innego, tak żeby otoczeniem tych cząsteczek wody były cząsteczki innej substancji, no to nam to też wpłynie na właśnie te autodysocjacje wody. No dobrze, co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Wiemy już, że te reakcje, w zależności od tego, czy to robimy w środowisku wodnym, czy w stężonym kwasie azotowym, siarkowym, przepraszam, 6, to tutaj jest przeciwny znak. I co z tego wynika? Że tych danych, na przykład tych z karty wzorów CKE albo z jakichś innych tablic, nie możemy ich stosować i zapominamy o tym, gdy rozpatrujemy sytuacje inne. W sensie nie w rozcieńczonych roztworach wodnych, bo nawet równanie Nernsta i te potencjały standardowe podane dla litra, dla jednego mola na decymetr sześcienny, czyli litr, dotyczą właśnie raczej sytuacji o stężeniach poniżej. Czyli ten jeden mol na decymetr sześcienny to jest bardziej takie nasze już graniczne stężenie, gdzie możemy to równanie Nernsta stosować, bo potem jak podnosimy bardziej stężenie, na przykład byśmy podnieśli do 2 mol na decymetr sześcienny, czy tam 3, to już woda przestaje być środowiskiem. A same te inne substancje, które tam są w tym układzie, też się stają środowiskiem. I wtedy to już zupełnie nie ma żadnej racji bytu, bo to wtedy już staje się po prostu herezją. Dalsze takie przykłady, nazwijmy je absurdalnymi, podam w następnym filmie. Więc o tym wtedy zapominamy, bo to do niczego nie służy. To tak jakbyśmy centymetrem, znaczy miarką na przykład krawiecką, próbowali zważyć cukier. No, powodzenia życzę. Generalnie, powtórzę to, no bo sprawdźmy, co byśmy wywnioskowali na podstawie tych potencjałów standardowych. Że nam ta reakcja powinna, to znaczy może inaczej, że to się właśnie odnoszą te potencjały do środowiska wodnego. No i w wodzie sobie byśmy
wywnioskowali, że w takim razie reakcja kwasu siarkowego 6 stężonego z jodkiem potasu nie powinna iść. Nie powinna iść. Co najwyżej byśmy mogli rozpatrywać, czy nie zostanie wyparty jodowodór. A tymczasem biegnie redoks, chociaż z potencjałów wynika, że H2SO4 to jest za słaby utleniacz. Ale te potencjały dotyczą właśnie rozcieńczonego roztworu wodnego, a nie tego, co jest w stężonym kwasie siarkowym, gdzie nie mamy wodnego środowiska. A zatem, teraz rozpatrzmy jeszcze taką przykładową sytuację. W stężonym kwasie siarkowym zachodzi taka reakcja, załóżmy, że ją przeprowadzam w układzie zamkniętym, żeby ten SO2 mi z układu nie uciekł. No z próbówki to mi ucieknie, ale jak to zrobię w odpowiednim układzie zamkniętym, żeby on tam został gdzieś nad tym roztworem poreakcyjnym i załóżmy, że tam wleję dużą objętość wody do tej mieszaniny poreakcyjnej. I co się wtedy stanie? Zmienię środowisko reakcji i przy okazji odwrócę jej kierunek i wrócę do stanu początkowego. Generalnie jeszcze tak troszeczkę co do pomiaru pH na sam koniec, już kończę, także spokojnie, bo zobaczcie, no doszliśmy do takiego równania, na podstawie którego to pH możemy sobie obliczyć. Ale pamiętajmy o tym, że to też dotyczy środowiska wodnego. Jak zmieniamy środowisko, to zmieni się też przy okazji potencjał, ale nie w związku ze zmianą stężenia, które wstawimy tutaj, ale też ze zmianą otoczenia cząsteczek, czy tam jonów. On będzie już inny i tak naprawdę musielibyśmy ten potencjał jakoś wyznaczyć. Jeżeli ja wezmę 52% kwas siarkowy i zmierzę w 25 stopniach pH, to na podstawie wartości potencjału, po wstawieniu jej do tego równania, wyjdzie mi pH minus 3,13. Co jest zupełnie bez sensu fizycznego, bo to by oznaczało gigantyczne stężenie tych H+, a właściwie H3O+, w roztworze, no to jest znacznie więcej niż taki roztwór jest w stanie pomieścić. No sama woda to jest 55,5 mola na decymetr sześcienny, więc to jest ponad 20 razy więcej niż taki roztwór byłby w stanie fizycznie pomieścić. Więc to jest oczywiście wynik bez sensu, ale wynika to stąd, że po prostu nieodpowiednich narzędzi użyliśmy do zmierzenia tego pH. To też ma zakres stosowania do pewnych stężeń, po prostu kiedy woda jest jeszcze środowiskiem reakcji. Tutaj w 52% H2SO4 to już mamy tutaj zmianę środowiska reakcji, bo jedynym otoczeniem jakichś tam cząsteczek jonów rozpuszczonych w tej wodzie przestaje być woda. I to jest wtedy już narzędzie nieodpowiednie do stosowania. Nie znaczy to oczywiście, że taki roztwór nie może mieć pH mniejszego niż 0, ale to może być wartość na przykład rzędu minus 0,2, minus pół może, ale nie minus 3, bo to już jest wtedy bez sensu. To, że nam taki wynik wyszedł, nie znaczy, że tam rzeczywiście tyle jest, tylko po prostu używamy w tym celu nieodpowiedniego narzędzia. No dobrze, to tyle się nagadałem, ale już kończę, a zapraszam jeszcze na trzeci film poświęcony reakcjom metali z kwasami, gdzie wyjaśnimy sobie też ten paradoks, dlaczego srebro jako metal szlachetny roztwarza się w kwasie nieutleniającym i zresztą nie tylko srebro, bo i złoto też zaskoczę, tylko to już oczywiście w tym następnym filmie, który polecam obejrzeć, a tym razem dziękuję, bo mi już w gardle zasycha. No i do zobaczenia oczywiście w trzecim filmie. Pozdrawiam, cześć!